Tu mamy kominek, panie marszałku. Jest kominek, no, jest ciepełko leci. To jest moja specjalność. Czyli lubi pan tu przesiadywać? Teraz może dołożę przy okazji, nie wiem czy... Nie, tu już nic, a może wejdzie. Może coś wejdzie. A teraz właśnie to jest prezes Kaczyński też zachęca. To jest moja specjalność, jakby pan mógł pewnych nazwisk nie wymawiać. To bym, czyli prezesa Kaczyńskiego nie możemy wymieniać, panie marszałku? Zostawmy to, to jest... Będą no w ogóle nazwiska. Dlaczego pan jest tak cięty polityków, na polityków, polityków. Czemu pan jest tak cięty na Kaczyńskiego? Zostawmy jeszcze raz miałem pewnych nazwisk. Taki przyjemny dzień, ładna pogoda, kominek, a pan wymienia nazwiska ludzi, których po prostu nie chcę, wstydzę się, że ich w ogóle znam i nie chcę o tych ludziach mówić, natomiast w ogóle piszę znam. Ale nawet dobrego nieszczęściem, słowa. Nie żadnego. Żadnego to są ludzie, słowa. Którzy niszczą mój kraj. Ja siedziałem w więzieniu, żeby Polska była wolna i dla mnie świadomość tego, że Polska jest w rękach ludzi jak Terlecki, jakiś tam Świrski, teraz znowu Jacek Kurski. Nie walczyli. Nie wiem, o co walczył pan Świrski, ale że nawet walczył, to nie ma usprawiedliwienia. Ale Kaczyński był w opozycji. O co walczył, nie wiem, o co walczył pan Piotrowicz, czy o co pani Pawłowicz, czy o co pani Przyłębska walczyła. Jeszcze raz mówię, Polska jest w rękach szajki, która ją demoluje i którą ja porównuję. Dla mnie to jest dyktatura bardzo podobna do komunistycznej. Ja oczywiście widzę różnicę, bo inna jest geneza i wtedy nie było żadnego parlamentu, niczego pod tym względem, ale pod niektórymi względami oni są obrzydliwsi. I bardzo bym prosił, gdyby pan mógł nie wymieniać pewnych nazwisk, to byłbym niezwykle zobowiązany. O polityce jeszcze porozmawiamy później. Bo spadnie coś na głowę, nagle się okaże, albo te miśki koło ogniska się zdenerwują i kopa takiego na przykład. Dobra, przejdźmy do przyjemniejszych tematów. Co tu mamy, panie marszałku? Kamil Szewczyk. Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni. Jesteśmy na działce pod łodzią u Stefana Niesiołowskiego. Oj, będzie się działo! Zapraszamy!